O, króci. Co miałem grać, panie Grzegorzu? Co ja miałem grać? Co ja miałem grać? Już nie pamiętam. A, tego miałem grać. Obrony Grünfeldera. Szypow mówił, panie Stos Tysiąca, że gdybyśmy wszystkie pozycje oglądali przez sekundę, to i tak jesteśmy w stanie ich obejrzeć. No, otwarty grałem. Nie ma ruchu E5. Nie ma ruchu E6. No bo panie 100 z tysiąca brakuje mi pół tuzina do... Do czego mi brakuje? Do 5. O. Atak mniejszościowy zrobiłem, cokolwiek to znaczy. Panie 100 z tysiąca można znaleźć odłącznik jest, łącznik jest po prawej stronie, na stronie głównej. Można w drugim oknie otworzyć i wejść. Pan Grześ mnie tu matuje. No nic nie przybywa, 95 na moją wieżę. Ładnie to tak na moją wieżę. Powinienem gdzie indziej tym gońcem iść. Ale mnie zagadali. No właśnie, a no właśnie. O! Patrz pan, jaki chytrus. Istnieje pojęcie naukowe rozwiązać grę. Istnieje pojęcie naukowe. Kiedyś zajmowałem się teorią gier, optymalizacją wielokryterialną z dużym zainteresowaniem. Chyba mogę tak. Ale chciałem zrobić błąd. Taką pułapkę pan Króci na mnie zostawił.
Teraz chcę zabić konisia. Teraz zrobię przeciążenie w obronie. Przeciążenie w obronie zrobiłem. Wytrącam hetmana z obrony wieży. Mówiłem. Ale chyba obrony już nie było. I goniec H6 gram. Śmiertelne. Ich odfiarowuje hetmana na D7. No co jest, panie Grzesiu? Tu miałem taki wariant. Tu. I tu taki wariant policzyłem. Taki długi. Bardzo możliwe, że chodzi o te kółko na nieskończonej szachownicy. Dziękuję, panie Grzesiu. Natomiast tu miałem... Tu zrobiłem kombinację. Nie ma ruchu wieża C2, bo wtrącam szacha. Natomiast na hetman F5 planowałem zagrać E4. I przekątna jest za krótka dla hetmana. To jest odciągnięcie. Można było zebrać dwie wieże za hecia, panie Knocik. Panie Grzesiu, nie bardzo mogłem. Tu nie bardzo mogę w tej pozycji, bo po pierwsze wisi wieża pod gońcem i druga wieża wisi. Po trzecie ten koń może odskoczyć po chamsku na D4, napaść tu i tu i tu. To wcale nie było tak. I tu wisi wieża na C1 jeszcze.